mały skrawek ziemi w centrum wsi Gródka. Nieużyty, niewykorzystany, pełen chwastów. Zapomniany przez lata, nic nieznaczący plac naprzeciwko kościoła. Tak krótko można opowiedzieć o tym miejscu, tak ważnym, a tak zapomnianym. Dziś ten mały skrawek, to znaczy skwerek, nabrał innego wymiaru. Stał się nową wizytówką wsi, nowym etapem na coś lepszego. Na coś, co łączy pokolenia naszej małej ojczyzny. Ten nasz plac pokazał nam, jak wiele można zrobić razem. Złączyć się, działać wspólnie i dążyć do celu. Wykonawcami tego skwerku, oprócz grudeckich babeczek, są wszyscy mieszkańcy, którzy się jednoczą i wzajemnie wspierają. Wszyscy wspólnie to tworzymy, wszyscy wspólnie to robimy i uważam, że mieszkańcy są największym bogactwem naszego Gródka, bo potrafimy się zjednoczyć i potrafimy zrobić coś dobrego dla nas i potomnych. Odzyskaliśmy wiarę w ludzi. Mieszkańcy są niesamowici, po prostu no, zrobili wszystko sami. Wystarczyło pomyśleć, a rzeczy działy się same i to chyba najważniejsze. Integracja ludzi. Takie przyjaźni się zawiązały przy skwerku, że to jest nieprawdopodobne. A właściwie przychodzą takie rodzinami ludzie, nie? Dzieci, mąż, żona. Jestem tutaj z mamą, żeby jej pomóc. Nie, ale na razie mi się nie chce. Pomagać dlatego, bo teren ten był dosyć zaniedbany. Powinien być wizytówką, bo to centrum wsi, a był zaniedbany i potrzebował interwencji. Wspólnie możemy tworzyć nową historię, nową wizję i nową przyszłość. Przyszłość lepszą dla nas i następnych pokoleń.